Jastrzębie-Zdrój remontuje drogi, część inwestycji jest już realizowana, kolejne są w planach. Jastrzębie-Zdrój przykłada ogromną wagę do tego, aby tereny przemysłowe i tereny inwestycyjne były dobrze skomunikowane. Udało nam się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych na ulicę Chlebową. Miasto na przebudowę i rozbudowę ulicy Chlebowej pozyskało ponad 3 miliony złotych. Wartość całego zadania oszacowana została na ponad 6 milionów. Przebudowany i rozbudowany zostanie ponad 720-metrowy odcinek drogi Chlebowej od skrzyżowania z ulicą Jagieły. Już teraz w budowie jest ulica Moszczenicka i remontowana ulica Towarowa. Po ukończeniu obecnie realizowanej inwestycji kolejnymi drogami skomunikowane będą ze sobą ulica Armii Krajowej z ulicą Chlebową, Wyzwolenia oraz ulicą Jagieły. Gruntowne remonty przechodzą i przechodzić będą jastrzębskie wiadukty. Część z nich budowana była w latach 70. Jastrzębie-Zdrój charakteryzuje się tym, że mamy bardzo dużo mostów i wiaduktów. Już w tej chwili podejmujemy wszelkie starania, by te obiekty były zmodernizowane bądź całkowicie odbudowane. I tak między innymi miasto stara się pozyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na budowę nowego wiaduktu na Alei Piłsudskiego. Obecny jest w złym stanie technicznym, a ruch jest tutaj mocno ograniczony. W tej chwili mamy złożony wniosek o pozyskanie środków, rządowych środków na modernizację tego wiaduktu wraz z budową ronda przy ulicy Piłsudskiego Północnej i Granicznej, co będzie dużym ułatwieniem dla mieszkańców. Prosimy o cierpliwość, bo to wszystko trwa, projekt jest przygotowany, ale jeśli jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, to jest bardzo korzystne dla budżetu miasta. Projekt zakłada m.in. budowę dwóch niezależnych mostów osobno dla każdej z jezdni. Obiekt podzielony będzie jak do tej pory na dwa pasy w każdym kierunku. Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości i 20 metrów szerokości.